W jednej z podsuwalskich wsi doszło do brzemiennej w skutkach awantury. Jej ofiarą padł zupełnie przypadkowy mężczyzna. Policja została powiadomiona o pobiciu 47-letniego mężczyzny, który pomagał znajomemu przy budowie ogrodzenia. Podczas prac na podwórko wtargnęła para: 56-letni mężczyzna i jego o 3 lata młodsza partnerka. Zaatakowali bogoducha winnego człowieka, dotkliwie okładając go drewnianymi kołkami stanowiącymi budulec płotu. Gdy na miejsce przybyli mundurowi, po sprawcach napaści i pobicia nie było już śladu, ale jak się okazało, z ustaleniem ich tożsamości nie było problemu. Para okazała się być doskonale znana właścicielowi posesji, a powodem awantury okazał się być rodzinny konflikt. Na początku tej brutalnej wizyty doszło do ostrej wymiany zdań między gospodarzem a gośćmi. Ta skończyła się rękoczynami wobec mężczyzny, który wprawdzie z konfliktem nie miał nic wspólnego, ale był po prostu pod ręką uzbrojoną w sztachetę. Ofiara pobicia z uwagi na odniesione obrażenia trafiła do szpitala, a mundurowi rozpoczęli poszukiwania agresorów. Para przez 2 dni unikała powrotu do domu, ale to nie uchroniło ich przed wpadką. Policjanci znaleźli ich w sąsiedniej wsi. Okazało się, że pobicie to nie jedyny problem zatrzymanej pary. Podczas śledztwa ustalono, że sprawca pobicia najpierw popchnął, a potem zamknął w domu 77-letniego mieszkańca posesji. Wcześniej, uciekając się do gruźb podpalenia domu i pobicia, zmusił seniora do wydania gotówki w wysokości 700 zł. Ostatecznie para usłyszała zarzut pobicia, a agresywny 56-latek dodatkowo zarzut bezprawnego pozbawienia wolności i zmuszania seniora do określonego zachowania. Za takie występki kara sięga kilku lat spędzonych w celi.